Wielka Księga Przeżyć Mistycznych. Słyszeliście o tym? Słuchajcie, w momencie, kiedy powstawała koncepcja Akademii Ducha, powstała wraz z takim cudownym działem, którego jeszcze do tej pory nie ruszyliśmy pełną parą, ale liczymy bardzo na Waszą pomoc, ponieważ to nie my mamy go stworzyć. Mają go stworzyć wszystkie osoby, które kiedykolwiek skorzystały z pomocy Akademii Ducha. Wszystkie osoby, które wchodzą na naszą stronę, wszystkie osoby, które tak naprawdę czują magię w swoim życiu i pragną się nią podzielić. Słuchajcie, Wielka Księga Przeżyć Mistycznych jest koncepcją, która zakłada, że każdemu z nas przytrafiają się rzeczy pozafizyczne. Każdemu z nas przytrafiają się rzeczy, które można nazwać magią, można mówić o energiach, można nazwać interwencją anielską, proroczym snem, wyjątkową dywinacją albo marzeniem wizyjnym. W związku z tym, słuchajcie, część z nas, która czasami sobie spada z wysokiej wibracji, w momencie, kiedy leci w dół, nie pamięta o tym, że życie posiada magię, że życie jest magią. W momencie, kiedy macie to zapisane w Księdze Cieni albo w Wielkiej Księdze Przeżyć Mistycznych, nie możecie tego zanegować. Wielka Księga Przeżyć Mistycznych będzie fizycznie księgą, którą wydajemy raz w roku. Pełen tytuł brzmi: Wielka Księga Przeżyć Mistycznych, czyli fizyczny dowód na istnienie magii. Księga ta będzie dostępna w Akademii Ducha. Rysownicy, twórcy, graficiarze, osoby, które zajmują się sztukami plastycznymi, będą ilustrowały tę księgę własnoręcznie, na żywo, pomiędzy historiami, które tam spiszemy. Wasza pomoc jest nam potrzebna, ponieważ potrzebujemy właśnie tych historii. Tego, co sprawia, że Wasze oczy zalśniły magią. Tego, co sprawia, że te gwiazdki szczęścia w oczach się pojawiły. Potrzebujemy wiedzieć, co uznaliście za magię w swoim życiu. Może było to spotkanie niezwykłej osoby. Może był to cudowny sen albo wizja, która nie daje Wam spać od wielu lat. Słuchajcie, Wielka Księga Przeżyć Mistycznych to dokument bardzo pojemny. Możecie wpisywać tam absolutnie wszystko, co Wam się spodoba. Do druku pójdą te historie, które wybierzemy. Oczywiście wcześniej skonsultujemy to z autorami. Jeżeli jesteście gotowi na to, by podzielić się swoją historią, a pamiętajcie, że dzielenie się sprawia, że dobre rzeczy do nas wracają, jesteśmy dla Was otwarci. Sprawdźcie nas na Facebooku Wielka Księga Przeżyć Mistycznych oraz oczywiście na naszej stronie internetowej. Ja powiem tylko, że ja będę dodawała do księgi swoje opisy snów. Już troszeczkę tego tam znajdziecie. Oprócz tego opisy wizji, opisy rytuałów, które razem robimy z Marysią Bukardi, opisy rytuałów, które razem robimy w Akademii. Słuchajcie, magia życia jest wszędzie. Wystarczy wiedzieć, jak spojrzeć. Jeżeli my nie powiemy ludziom, w jaki sposób to się patrzy, żeby to zobaczyć, to skąd oni mają to znaleźć? Z internetu? Kochani, skupmy się na tym, podzielmy się tym, co piękne, tym, co głębokie, tym, co w tej rzeczywistości najbardziej lśniące i wyjątkowe. I stwórzmy razem coś niesamowitego, coś, co będziecie mogli pokazać własnym dzieciom. Coś, co będziecie mogli pokazać sobie, kiedy zwątpicie. Coś, do czego zawsze będziecie mogli sięgnąć, kiedy będziecie potrzebowali tego skrzenia w swojej własnej rzeczywistości. I kiedy będziecie potrzebowali uwierzyć, że życie to piękna sprawa, świat to wyjątkowe miejsce, a czas płynie tak, jak pragniecie. Spotkajmy się w czynieniu. Wielka Księga Przeżyć Mistycznych. Czekam na Was.